Naruszyliśmy potężne interesy i dokonaliśmy wyłomu w ścianie ideologicznego frontu, stwierdził Tomasz Sakiewicz zaraz po odpaleniu Albipla. Serwis społecznościowy uruchomiony przez środowiska Gazety Polskiej zaliczył gigantyczny falstart, ma masę poważnych błędów i prawdopodobnie łamie prawo. Serwis Albipla to polska odpowiedź na Facebooka. Uruchomiły go środowiska Gazety Polskiej. Jest zarejestrowany na spółkę Słowo Niezależne, która ma w portfolio kontrowersyjny portal niezależna.pl. Serwis przeżywał tradycyjne problemy związane z nagłym napływem nowych użytkowników. Między innymi e-maile z linkami do aktywacji kont dochodziły z dużym opóźnieniem. Pojawiło się także spore stado troli. Oto relacja jednego z użytkowników. Chciałem dziś napisać tekst z wrażeniami, ale nawet nie mogę się zalogować. Od 10 czekam na link potwierdzający moją rejestrację, wczoraj w ogóle nie można się było zarejestrować. Mam konta w kilkudziesięciu serwisach i nigdy nie byłem świadkiem takiej sytuacji. Zwykle mail przychodzi w kilka sekund, góra minutę. Nie rozumiem, z czego to wynika w tym przypadku, skoro powinno się to generować automatycznie. Przez pewien czas można było pobrać całą bazę danych użytkowników o sprawie, informował portal Zaufana Trzecia Strona. Wystarczyło trochę pogmerać w kodzie źródłowym serwisu, by uzyskać dostęp do loginów i haseł użytkowników. Ponoć usterka już została naprawiona. Albipla ma być alternatywą dla serwisów, które tylko w teorii praktykują wolność słowa. Blokowanie w tych największych mediach prezydenta Donalda Trumpa oraz innych osób o konserwatywnych poglądach doprowadzi do tego, że za jakiś czas zaledwie grupka osób będzie miała monopol na przekazywanie informacji i kreowanie rzeczywistości w sieci. Mówił portalowi niezależna.pl Ryszard Kapuściński, prezes klubów Gazety Polskiej. Tymczasem regulamin serwisu został dosłownie skopiowany od największego wroga wolności słowa, Facebooka. Skąd to wiadomo? W pliku PDF z regulaminem jest hiperłącze prowadzące do serwisu Marka Zuckerberga. Ale to nie wszystko, w regulaminie znajdziemy jeszcze inne kwiatki. Po pierwsze, moderatorzy będą mogli usuwać posty wedle własnego widzimisię. Miał być brak cenzury, a może być ban za niewłaściwe korzystanie z Albipla lub szkodliwe działanie w stosunku do innych osób. Nasze dane osobowe mogą być udostępniane dowolnej firmie, która współpracuje ze spółką, która założyła serwis Słowo Niezależne. I nikt nas nie pytał o zgodę, bo skoro założyliśmy konto, to automatycznie zaakceptowaliśmy cały regulamin. Portal Albipla, oprócz problemów z bezpieczeństwem, dostępem do bazy danych użytkowników i haseł, ma też politykę prywatności, która ma się nijak do tego, co się dzieje na stronie. Ciasteczka i skrypty śledzące dane są wysyłane do Genius i Google. Polityka prywatności nie wspomina też o fakcie, że adres IP użytkownika, część jego historii przeglądania oraz sztucznie nadane mu ID są wysyłane przy okazji odwiedzin każdej podstrony do zajmujących się profilowaniem użytkowników firm Genius i Google. Konto w serwisie założyło sobie kilku prawicowych celebrytów, m.in. Piotr Gliński i Marcin Najman. Jest to oczywiście słuszne zagranie, bo tacy influencerzy działają jak magnes na potencjalnych użytkowników. Ale również i fake konta i troli, podobnie jak w przypadku Wolni Słowianie.pl. Niektórzy muszą już zakładać loginy w stylu Jan Paweł III, bo wszystkie z dwójką są zajęte. Nasz cukiereczek w śmietanie, nasza kochana Krystyna Pawłowicz już padła ofiarą łobuza, który podszył się pod jej wizerunek. I teraz nie może użyć takiego samego loginu z swoim imieniem i nazwiskiem. Takich fejkowych profili jest od groma. Użytkownicy Wykopu i Reddita donoszą, że jeśli ktoś stworzył konto o nazwie login, to po wejściu na jego profil zostajemy wylogowani. Z kolei jeśli ktoś się nazwał Delete Account i klikniemy w jego konto, to nasze zostanie skasowane. Co ciekawe, to w tym momencie jedyna możliwość usunięcia naszego konta, bo nie ma jeszcze oficjalnej opcji. Początkowo nie było też limitów długości hasła. Można było ustawić sobie jeden znak banalny do złamania albo treść całego pana Tadeusza. I kolejna ciekawostka, serwis już ogłosił, że ma 10 tysięcy użytkowników, ale identyfikatory kont wcale na to nie wskazują.
Z drugiej strony chodzą plotki, że ktoś założył 500 tysięcy multikont na ten sam mail, nawet po zablokowaniu. Jak napisał to jeden internauta, nic, absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dwukrotnie zarejestrować się na tego samego maila. I na koniec ciekawostka, co oznacza Albicla? Niby polska odpowiedź na Facebooka, a nazwa po angielsku? Albicla to skrót od Let all be clear, czyli niech wszystko będzie jasne, ale próba wymówienia tego na głos kończy się co najmniej dziwnie. Logo kojarzy się z pewną francuską siecią marketów, a nazwa z pewną siecią cukierni. I jeszcze ta domena .com, a nie .pl. Najwyraźniej twórcy celują w odbiorcę międzynarodowego. Póki co konta nie może na dobrą sprawę założyć nawet Polak. Ponieważ portal stworzyli fachowcy dobrej zmiany, to już po raz trzeci wyciekły hasła do bazy danych. Założę się, że wyciek danych nie został zgłoszony do Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz zostały naruszone procedury RODO. Ale ponieważ portal jest propisowski, więc nie ma co liczyć na kary. I to byłoby wszystko, co przygotowaliśmy dla Was na dziś. Proszę o subskrypcję i zostawienie lajka. Udostępniajcie ten materiał, gdzie tylko się da. Do następnego razu.